Siemano, ja jestem Lamenek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Wczoraj wystartował nowy event na GeForce Kinsie, więc dzisiaj sobie do niego przejdziemy. Mamy tutaj 5 nowych skrzyneczek eventowych. Mamy też takie coś jak Space Booster, tak? Dobrze przeczytałem. No taki Space Booster, to sobie rozpracujemy w jutrzejszym odcinku może, albo po prostu Space Rampage, o, ale po prostu tutaj mamy takiego boostera. To sobie rozpracujemy w jutrzejszym odcinku, a dzisiaj skupimy się na tych skrzyneczkach nowych. Nie ma ich nazw, ponieważ nazwy mamy dopiero, jak przejdziemy sobie tutaj do skrzyneczki. Najtańsza skrzyneczka za złoty 95 jest to skrzyneczka Brain, więc ją sobie w tym momencie otworzymy i zobaczymy sobie, co nam ciekawego wyleci. No i patrzymy, co nam wyleci ze skrzyneczki. Kawach Slate, Uncharted. Mamy 14 zł na plus, ok. Bardzo fajnie jak na pierwsze. Następne mamy Scavenger. Ok. Scavenger, chyba tak to się nazywa. Lecimy sobie z tą skrzyneczką, zobaczymy, co ciekawego nam wyleci z tej skrzyneczki. Jest to plus, ponieważ leci nam złoty FAMAS, spoko. Zdobywamy też te coiny, one się przydadzą właśnie w jutrzejszym odcinku. Dalej mamy Queen, kolejna skrzyneczka, 78 zł kosztuje otwarcie ich czterech. Ej, zobaczymy sobie Kałach Green Laminate. O kurde, od kiedy taki kałaszek jest w grze? Kałach Zielony Laminat. Pierwsze słyszę o takim kałaszku. Chyba, że to weszło teraz jakoś z nową operacją albo coś i właśnie nie widziałem jeszcze, bo nie skupiałem się zbytnio nawet na tym, co wylatuje. A tutaj Pink the Dipad. No już niestety strata, ale już myślałem, że coś lepszego. No mam nadzieję, że w tej najdroższej skrzynce coś tutaj poleci za 58,50, otwieram za 234 zł. Ta skrzyneczka nazywa się Doom. No i co nam tutaj wylatuje? Wylatuje nam... okej, Glock Twilight Galaxy. Dobra, skoro mamy takie coś, to nie sprzedajemy sobie, lecimy od początku jeszcze. I teraz skrzynka, która nie odda, już ją zamykamy. I na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, oczywiście skończymy to kontraktem. Upgrade'a dzisiaj raczej nie. I skrzyneczka Brain, tak się nazywa najtańsza skrzyneczka, zostaje. Scavenger chyba? Scavenger, dobra, tak bym na to mówił. Jeżeli źle czyta, możecie mnie poprawić i zobaczymy, czy odda. Dusk Ruins oddaje, dobra. Kolejna skrzyneczka tutaj się nazywa Queen za 78 zł, 4 otwarcia tej skrzyneczki. A z niej wylatuje nam Leaded Glass, Angry Mob dwa razy. No niekoniecznie musi być profit, niestety 32 zł straty, więc nie ma profitu. Kolejne jest Snack, a ze Snacka wyleci nam co? Dark Age, Pink the Dipad, Glock. Od kiedy takie coś jest w grze w ogóle? O kurde, co? Ile jest na to procent? 0,32%. Ja pierdziel, ale... profitowy odcinek bardzo. No, jestem w szoku totalnie. Dobra, i na sam koniec mamy skrzyneczkę Doom i mamy emeczkę Brightwater. 21 zł na plus, dobra. Mamy już 2600 tych coinów, czy jak to się nazywa, żetony. Zaraz to doczytam, żebym źle na to nie mówił. A patrzymy, czy w tym otwarciu mamy profit. Mamy profit. Żetony, kosmiczne żetony to się nazywa, dobra. O kurde, dobra, otwarłem jeszcze raz. No to będziemy otwierać tak długo, póki nie wyleci już nam profit. I chyba to jest w tym momencie. Dobra, nadal profit, to teraz to trzeba otworzyć dwa razy. Trzeba będzie zaraz coś sprzedać, żeby otworzyć ostatnią skrzyneczkę tutaj, tą Doom chyba się to nazywało. Ponieważ 230 zł, o, zamykamy. 230 zł kosztuje otwarcie tamtej skrzyneczki. A ja mam tylko 70 w portfelu, no fajnie było, gdyby coś tutaj wyleciało. No dobra, wyleciało, ale mamy stratę. A już myślałem, dobra, 211, to trzeba by coś jeszcze sprzedać. Przejdźmy sobie do ekwipunku. Z ekwipunku przejdziemy sobie, mamy 1300 zł. Sprzedamy sobie tego FAMASa powiedzmy. I lecimy sobie, otwieramy sobie i co nam wyleci z Duma? Najdroższa skrzyneczka w nowym evencie. Czy to będzie plus, czy nie? Niestety nie, dobra. No i na samym końcu zostaje nam ta skrzyneczka Brain, która nam oddała cały czas. Oddaje, znaczy się. Popatrzymy sobie, jak nam oddaje, to kiedy. Jeszcze oddaje, no kurde, jakbyście załadowali sobie i przetestowali tą skrzyneczkę. Cały czas oddaje. Nadal oddaje.
Bardzo fajna skrzyneczka, no i nie oddała. Dobra, idziemy sobie zrobić kontrakt z tego wszystkiego, co tutaj mamy i zobaczymy sobie saldo końcowe. Mam chyba 1250, o ile się nie mylę. Coś koło tego. Dobra, powiedzmy, że 1200 miałem. I z tego zobaczymy, ile nam zostanie. W ekwipunku mamy około 1300 zł. To też jest ciekawe. A jeszcze 250 mamy w portfelu. To też tym bardziej. Jeszcze mamy 33 skiny, czyli 4 kontrakty będą. Cyk. 76 zł. Wrzucamy, dostajemy ile? 59. Kolejne otwarcie. Znaczy, jakie otwarcie? Kolejny kontrakcik. 196, a dostaniemy ile? 216, dobra. Przedostatni kontrakcik 751, dostaję P90. Jakie to będzie P90? Astral coś tam, który jest warty 551. No i na sam koniec kontrakcik za 1037 zł i dostajemy Falciona Damaskus Steela w Star Treku. No i kończymy odcinek mając 939 zł. No, słaby kontrakt na koniec. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemano.